Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Assassin's Creed Revelations i przed nami rekrutacja kolejnego z asasynów. To wiecie, nie jakaś przypadkowa sytuacja, gdzie ktoś jest zaczepiany, tylko faktyczna rekrutacja, tak więc myślę, że możemy sobie tutaj od tego zacząć, bo będzie to jednak jakaś misja pseudofabularna. Dopiero potem zajmiemy się tutaj... Hello, can you help me? What is troubling you, amigo? There is a mad woman in this district putting curses on people with little silver coins. Curses? Okay. Well, not curses exactly, but old Byzantine coins. She is sneaking them into our pockets while our heads are turned. And I do not find it funny. Okay, to... Keep your leggings on. I will have a look. Ktoś podrzuca komuś kasę i to się komuś nie podoba. Chyba pierwszy raz kuźwa w historii świata. W każdym razie, wspomnieniem Sofii zajmiemy się później. Okej, okay, zidentyfikuj cel, no spoko. O, a no tak, mamy ten. Mamy wizję. Skoro jest w stanie wsuwać ludziom niepostrzeżenie monety do kieszeni, no to myślę, że... No to myślę, że ma wystarczająco zręczne palce, żeby zostać asasynką, co? Wybacz, koleżanko. O, biegasz, a ty wolno. O Jezu! O, to musiało kuźwa boleć, jak wyryżdżałbym. Schody. Have you ever been caught? Not once. Although I have on occasion taken money as well. But only to feed myself. Why do you not put that trick to better use? Fight with the assassins. Work for a just cause. Well, it would be nice to be part of something larger than myself. Have it. I will fight with you. Okej, okay. I kolejna asasynka dołączona do naszej wesołej kompanii. Podoba mi się, bo te małe misje mają jakiś tam jednak faktyczny charakter dla naszych tutaj kochanych przydupasów, a jednak wiecie, nie są na tyle duże, żeby jakoś ingerowały zbytnio w grę i odciągały od głównego zadania. Ja zobaczmy, o co chodzi z tą misją. Czemu to jest kuźwa dalej teren? Czemu teren jest dalej obłożony strażnikami? To trochę dziwne, prawda? Czy to jest aż tak blisko ta wieża, czy co? Bo naprawdę nie do końca rozumiem. Okej, okay, no i tutaj mam jakieś wspomnienie. Zobaczmy, cóż się tutaj dzieje. Mia cara. The strings of fate. A, nasz przyjaciel! Tu Italiani, lost and alone in the Orient. Do you not feel the magnetismo? I feel many things, Messere. Nausea above all. Is this man bothering you, Sofia? Excuse me, Messere, but the lady and Cześć. I are... Oh! Oh! Il diavolo in persona! Stay back! Duccio, a pleasure. Run, buona donna! Run for your life! Who was that? Un cane. He was engaged to my sister many years ago. And what happened? His cazzo was engaged to six others. Chiedo venia. So what brings you to these docks? I took a break from my work to retrieve a package, but here they claim the captain's papers are not in order, so I wait. Che seccatura. I could be here all day. Let me see what I can do. I know a few ways to bend the rules. Do you now? Si. I will meet you back at your shop. I w ogóle Duccio, pamiętacie, na pewno właśnie wspomniał Ezio z początku Assassin's Creed 2, kiedy jeszcze wykonaliśmy malutkie tutaj zadanka dla rodziny Ezio, kiedy jeszcze żyła, No cóż, właśnie Duccio był zaręczony z Klaudią, długa historia, bla bla bla, Ezio mu wpierdzielił, nigdy niczego nie widzieliśmy, ale tak naprawdę Duccio jest tutaj małą tradycją serii Assassin's Creed, przynajmniej tych części związanych z Ezio, ponieważ jeśli ma się właśnie dodatek do Brotherhooda, czyli Zaginięcie Leonardo da Vinci, to Duccio również i tam się pojawia i dlatego teraz widzieliśmy go takiego kuśtykającego, ponieważ po prostu Ezio połamał mu nogi. Tak więc to jest nasze wyjaśnienie. Czekajcie, może zrobimy to nieco inaczej.
Spróbuj może górą. Trzeba tutaj pomóc naszej przyjaciółeczce kochanej. Okej, okay, wybaczcie przerwę. Tak, zgadnijcie co, ponownie kot. Naprawdę, ja nie wiem, co jest dzisiaj z tym zwierzęciem nie tak. No dobra, mam tutaj zjazd na... prosto na statek. Aczkolwiek tak, na statku możemy zostać, no, o dziwo zauważeni, tak? Więc może wpieprzanie się tam po prostu z rozpędu nie będzie najlepszym pomysłem. Chociaż na dobrą sprawę w sumie lepszego nie widzę, tak jak miałby być szczery. Tak, kocie, przejdź mi kuźwa po mikrofonie, najlepiej. Naprawdę jest kochane stworzenie. Uwielbiam tego kota. Tam mamy strażników. Tam mieliśmy strażników. Czas przeszły, byłby właściwszy. Dobra, i to jest tak, dwóch pięknych, przygotowanych do boju panów na statku. Teraz o ile odwrócą się nas tyłem, o ile odwrócą się tyłem do tej linki zjazdowej, no to teoretycznie mamy szansę ich minąć, aczkolwiek muszą być odwróceni tyłem. Jeden jest tyłem. Teraz obydwoje są tyłem. Dobra, lecimy. Lepszej okazji nie będzie. Okej. Naprawdę nie potraficie kuźwa nic zrobić poprawnie. Dalej, zabijcie go. Jezu Chryste, no zabij tego jednego gościa, no asasynie. Przyjmujesz od niego kulę jak frajer stojąc metr od niego. Nie się uporałem z resztą. Okej, okay, i pozamiatane. No dobra. Teraz skoro nasi podopieczni ubili już wszystkich i na pewno nie zostaniemy przez nikogo zauważeni, no to możemy zacząć szukać tutaj pierdółek Sofii. A jak widać, sporo się nasi namachali, więc... sporo się namachali, więc dostali aż poziom. O Jezu, ile tutaj kuźwa papierów. Ezio, zamiast używać swoich nadludzkich zmysłów do wyszukania tej przesyłki, mogłeś, no nie wiem, na przykład zapytać Sofii, jak ona na przykład wygląda, nie? I to też dałoby na przykład radę, nie? Nie żeby coś, wiesz, po prostu... Ezio, nie zapominaj, że wiesz, masz też na przykład usta do pytania o różne rzeczy i oczy potem do szukania rzeczy, które ktoś ci opisał. No i uszy do słuchania, jak ci to opisują, tak? Więc połącz te wszystkie trzy zdolności i będziesz prawie tak sprawny jak zwykły człowiek. Oczywiście pod względem domyślności, bo jesteś nadludzko sprawny, jeśli chodzi o parkour i walkę. Ej, come on! Ej, nie jestem już nawet na terenie. Dajcie mi kuźwa spokój, odpieprzcie się ode mnie, naprawdę. To, że goście ubrani jak ja wycięli wam w pień połowę waszych ludzi na statku, to nie moja wina. Nie mam z nimi powiązania, po prostu odubraliśmy się podobnie w ten sam dzień. Oczywiście Sofia nie czeka na nas tam, gdzie była wcześniej. Zapewne musimy jej to kuźwa donieść na sam próg. Mam nadzieję, że przynajmniej będzie warto. Hektar do przebiegnięcia. Przynajmniej teraz wiemy, że nie ma lepszej metody przemieszczania się, że zawsze musimy właśnie biegać, nie ma jakichś dziwnych tras do jazdy konnej i tak dalej. Idź mi stąd, tłumie. Bo ja taktycznie, jakbyście się zastanowili, to Sofia ma tuż koło swojego sklepiku właśnie Quick Travel i w sumie chyba z tego skorzystałem, bo nie chce mi się aż tyle biegać. Więc, bo tak, bo do sklepiku Sofii będziemy wracać dosyć często. Więc no, przydatna sprawa. A, super, no tylko, że chuj mi w dupę, ponieważ przecież nie mogę używać budek do Quick Travela podczas misji, bo... ponieważ powody. Przy okazji może w sumie rozdajemy skille asasynom, którzy wrócili, którzy wylewelowali podczas naszej bohaterskiej akcji. Czekajcie.
Czy mamy dwie takie same babki? Tak, mamy dwie identyczne babki z tym szpetnym ryjem, okej. Jezu Chryste. Tyle kobiet w tym mieście, a Ezio akurat wybiera te brzydkie, no come on. No i oczywiście są po drugiej stronie, bo wiadomo, mój sposób na wyszukiwanie dróg. Sofio, mam coś dla ciebie i mam nadzieję, że ty masz coś dla mnie. Salute, Ezio. Any luck? Mademigella Sofia Sartor, libraia, Costantinopoli. Oh no, look at the damage. Did they use this to fight off pirates? Well, so far so good. Ah, beautiful, no? This is a print of a map by Martin Waldseemüller. See here? The new lands, described by Messer Amerigo Vespucci. Por Cristoforo Colombo. History has a strange way of unfolding. What do you make of this body of water here? A new ocean, perhaps. Most of the scholars I know claim the size of the globe has been underestimated. Incredibile. The more we learn about the world, the less we seem to know. Well, you honored your promise. Here is mine fulfilled. If we are correct, this should show you the location of the first book. I must admit, my head is swimming with the prospect of seeing these books. This is knowledge the world has lost, and must have again. Perhaps I could print a few copies to distribute myself. A small run of 50 or so, that should be enough. Perché ridi? Forgive me. It is a joy to see someone with a passion so personal and noble. It is inspiring. Goodness. Where is this coming from? Grazie, Sofia. I will return. To było niezręczne. Okej. No cóż, tutaj podsumowanie ponownie wiedzy o świecie z tego okresu czasowego. Z tej epoki. Czyli właśnie im więcej ludzi odkrywali, tym bardziej dziwili się, że wcześniej odkryli tak mało. Okej, mam tutaj księgę. To znaczy, czym polega to zdobywanie ksiąg? Nie jestem pewien. Tutaj mam kolejnego asasyna. Zajmijmy się... O! Przejdźmy kolejne miasto najwidoczniej. Dobra, to tylko pomoc. O, kolejna panienka. Mam nadzieję, że to jest ładniejsza czy coś. O ty! Nie miałeś taki szybki bill. Wow. No dobra, czy my nie walczymy tutaj z jakby dwoma rodzajami frakcji? Okej, dobra. Fight for an honorable cause, Arkadaşim. Not just your life. If I can help others as you have helped me, I most certainly will. Niech tak będzie. Kolejna osoba w bractwie. I w sumie teraz możemy udać się właśnie ogarnąć sprawę tej księgi. Dostaliśmy info od Sofii, więc możemy... I chyba i tak te misje, żeby jakby dokończyć grę, właśnie trzeba je wszystkie zrobić, tak mi się wydaje, więc... No cóż, to nie tak, że to jakaś mega dodatkowa działalność. Gdzieś tu pewnie jest jakieś mega tajne wejście. Na górze czyżby? Chyba na górze. Jeszcze wyżej? Okej. Asasyni wrócili do gotowości. Potem się ich ponownie porozsyła na jakieś zadanka. Jestem prepen, że już chodziła na tą wieżę. Ach.
Czy... Czekajcie, czy ja mam zejść niżej, czy jak? Bo tak w sumie... Co? What? Jak to tu jest, kuźwa księga? Co ona by tutaj robiła? Znaki i symbole. Nieopodal świątynia Hegia Sofia Nicolo Polo ukrył swoją księgę zawierającą o prawdziwym klucza do Masyafu. Okej. Okay. A, dobra, i musimy szukać symboli. Dobra, dobra. Okej, okay, i mamy wejście. Nas tylko zaskoczyć tak, żeby kuźwa nie zginąć na przykład. A, epicki skok. Okej, okay, czyli standardowe elementy zręcznościowe muszą być. O, mam tutaj skrzynię. I take it. W sumie przed tym wypadałoby wysłać asasynów, bo oni w tych misjach nie są przydatni. A na pewno przez czas jej trwania co nieco mógłbym tutaj... Co nieco by zrobili. Już by przynajmniej część wróciła, czekajcie. Skikniemy się właśnie tutaj rozesłać naszych ludzi. Z drogi. Ezio taki zbir po prostu idzie rozpychając wszystkich do jakichś, nie wiem, starców, kobiety, przewraca, nie wiem, dzieci pewnie zjada czy coś. Ciągnie koty za ogony. O, dobra. Op. Tak, to jest za śmieszne, bo tych lamp możemy używać w dwojaki sposób. Możemy, wiecie, albo właśnie jakby przeskoczyć za róg po budynku, ewentualnie możemy... Jezu Chryste, zapomniałem słowa. Właśnie wyskoczyć dalej przy pomocy, wiecie, hook blade'a. Okej, okay, nikt nic nie wbił, tak? Jestem prawie pewien, że widziałem jakąś informację o wbiciu czegoś tam, ale się pomyliłem najwidoczniej. No dobra, i co my tutaj mamy? Wpływa, no czekajcie. 20%, no to muszą być na 100% rozwinięte, dobra. Wiadomo, tak, popraw stosunki handlowe. Idziemy, kuźwa, wysyłamy naszych ludzi, żeby poprawiali stosunki handlowe. Totalnie zadanie dla kuźwa zabójcy, nie? Załóż kryjówkę asasynów. No dobra, to jako tak rozumiem, wiecie, ktoś tutaj może być potrzebny, czy coś takiego, ale rozbuduj port miejski, kuźwa, co nasi asasyni, co w wolnym czasie kreślą architekturę miejską, czy coś takiego, o co chodzi. Dobra, nie warto na dwójki wysyłać już tak rozbudowanych asasynów. Czy my to odbiliśmy? Nie, jeszcze nie, no to czekajcie. Tropem mamony. Wysyłamy naszego mistrza. Odzyskaj miasto. No tutaj spora suma to poszło. Nie, czy musimy ich troszeczkę osłabić. Napadnij żebraka. Come on! Stu. Co to za nazwa, kuźwa, takiego, nie wiem, typowego żula po prostu spod, nie wiem, spod Tesco czy Biedronki po prostu z, nie wiem, taki asasyn w kapturze podchodzi, nie wiem, ciśnie mu po prostu kombo na klatę z ukrytego ostra czy coś w ten desnie. Come on, o co chodzi? O Jezusie. Damaszek, o, to znana okolica. No, znaliśmy pewnego asasyna, który tam działał, no nie? No nie? A, kojarzycie może gościa? Tak, wiem, że było tylko 88%, ale no, przeżyjemy, nie? No dobra, niech będzie, kuźwa, i napadnij żebraka. No, zadanie, kuźwa, godne trzeciego poziomu. Siódmy powinien być w stanie zrobić na przykład, nie wiem, trójkę czy coś takiego. Czwórkę niekoniecznie. O, nie, to już było. Czwórka. O, dobra, wyślij wiadomość. I... a ty podpieprz konie, dobra. Poszli w świat, poszli! Dobra, teraz możemy lecieć na kwestiora. Thank you.
Sprintem. A, come on. Jeszcze się kuźwa wyrżnąłem. No dajcie, że mi spokój po prostu. Wszystko na mojej drodze. Dobra, mam już lokalizację kolejnej księgi. Może to lokalizacja klucza? Chyba najpierw księgi, dopiero po zlokalizowaniu i odzyskaniu księgi dostajemy klucz. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, dalej jeszcze wskakuj. I oczywiście na pewno będzie to kryjówka, gdzie od tysięcy lat nie było nikogo, ale z jakiegoś powodu są tutaj już templariusze, prawda? A nie, 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 to nawet nie misja zręcznościowa. O, kuźwa, ale zjebałem. To po prostu księga, tak? Dobra, Jezu Chryste. Dawno nie grałem w tą grę i pozapominałem. Księga. Aż to była ciężka misja. Znaki, symbole, część pierwsza. Kurde, ale to było coś, nie? Okej, okay, i mamy... O, i teraz mamy dopiero dostęp do sekcji zręcznościowej. Wieża... Tutaj mamy misję główną. Wieża Galeta to nasza ta przecież, nie? To nasza kryjówka, no nie? O, no miałem rację. Dobra, to udamy się więc tam. Wiecie, będę teraz unikać robienia jakichś tutaj misji, żeby przypadkiem nie zaszła potrzeba użycia naszych uczniów, bo właśnie ich rozesłałem na wszystkie strony świata, więc ciężko by było, żeby... Ale zjebałem. A nie, dobra, okej. Okay. Ezio to ma. O! O tak! They see me flying, they hating. I do kryjówki więc. Jako, żeby ten odcinek nie składał się w 99% z biegania po mieście, to jeszcze odnajdziemy sobie kolejny klucz. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to będzie odnajdowanie klucza. Mam taką nadzieję. W sumie dobrze by było. A i w ogóle, no tak, zapomniałem wspomnieć, że przecież mamy rany, przecież mamy kolejne wspomnienie Desmonda odblokowane, to może nim zaczniemy kolejny odcinek. Dobra. Przewód zwiększony. Randomowa skrzynia, której ponownie przeszukiwanie zajmuje na moje o wiele za długo. Księgarnia. Tak, ostatnio też kupiłem trochę książek, żeby nie było tak pusto na tych półeczkach w naszej twierdzy, bo gotów ktoś uzna asasynów za debili, prawda? Jezu, a co ja robię do cholery? Czemu patrzę na inny za dużo znaczników na mapie. Spojrzałem na to, co mam zaznaczone, czyli na quick travel z drugiego końca miasta, zamiast na faktyczny wskaźnik. Come on, muszę się ogarnąć. A wy pewnie tak kmicie, co on kurde robi? I niech mi nic nie mówi. Dobra. I tutaj zapewne... No niekoniecznie może głównym wejściem. Teraz swoją drogą jest bardzo śmieszna trofka w tej grze, żeby właśnie z tej wieży, z wieży Galata, zlecieć do rzeki na spadochronie. To jest zabawna trofka. Będę musiał zahaczyć później o krawca czy coś takiego, bo mamy bardzo niewielkie sakiewki na nasze tutaj narzędzia asasyna, bym rzekł. Op. A, to jest kuźwa epickie, nie? Okej, okay, i mamy nasze
wejście. Tak, i z tej wieży trzeba dofrunąć na spadochronie do tamtej rzeki. I to nie jest takie proste. Znaczy jest to oczywiście do zrobienia, ale nie jest aż tak proste, jak się wydaje. Okej. Okay. A, kolejne zastosowanie ostrza asasyna. Kolejne, naprawdę. No i teraz to, co mówiłem wcześniej, czyli miejsce, gdzie nikogo nie było od setek, dziesiątek lat, ale pewnie będą już tutaj templariusze, bo w jakiś sposób zawsze wyprzedzają nas o krok, ale w sumie potem, jak już postawią ten krok, to w sumie zatrzymują się w miejscu i w sumie nie chce im się nic więcej robić. Co my tutaj mamy? Wieża Galata. Ukończ w ciągu 6 minut. Mój ulubiony rodzaj celu dodatkowego. Zaraz koło, nie wiem, zabij 50 gości w jakiś wyjątkowo niepraktyczny sposób, bo to też się zdarza, prawda? O! A! No tak! I teraz generalnie, jak to wielu recenzentów powiedziało, Assassin's Creed Revelations chciało być jak Uncharted. Będziemy mieli tutaj mnóstwo sekwencji, o właśnie, gdzie Ezio gdzieś się ześlizguje, gdzie gdzieś spada, gdzie przed czymś ucieka, gdzie cała jakby, nie wiem, konstrukcja, na której się znajduje, po prostu eksploduje, czy coś ten deseń. I tych sekwencji tutaj mnóstwo, ała. Ezio oficjalnie w tym momencie nie ma już ręki, ale no. I naprawdę, tego jest sporo w tej grze. I to już jakby potem pozostanie ze serią Assassin's Creed. Niekoniecznie w głównych misjach, chociaż też się to będzie zdarzać, ale właśnie głównie w tych pobocznych zadankach, gdzie możemy się tutaj właśnie... No, okej, nie jestem pewien, gdzie teraz mam iść. A, dobra, okej. Nie krzyczcie. I see. W tych pobocznych zadaniach, gdzie szukamy czegoś tam w jakichś tam lokacjach i twórcy mogą sobie pozwolić na zawalenie czy tam zniszczenie ich. Jezu, kamant, to jest przeepickie, Jezu Chryste, jaka ta gra jest dobra. No i wszyscy nasi uczniowie wracają bezpiecznie do domu. Czyli tutaj zapewne gdzieś znajdziemy jeden z kluczy do Masyafu. Kolejny odcinek zaczniemy sobie wspomnieniem Desmonda, które odblokowałem. O Jezu, nie! Shit, dobra, nie o to mi chodziło, aczkolwiek też to ogarniemy. Chill. Zaczniemy sobie wspomnieniem Desmonda, które wydaje mi się, że się odblokowało. Drugim tutaj właśnie odcinkiem ścieżki Desmonda. A potem przeskoczymy i zajmiemy się wspomnieniem Altaira, które zapewne Ezio zdobędzie. Okej. Okay. Zapewne Ezio zdobędzie właśnie w tej sekwencji. I tak, wiecie, definitywnie musimy robić te zadania, ponieważ no de facto zdobywamy tutaj klucz Altaira. Klucz do Masyafu, które są no celem tej gry. Znaczy to jest to, co mówiłem tam gdzieś tam przy początku gry, że fajnie, że wyjątkowo Assassin's Creed nie stawia na musimy odbić cały teren z rąk templariuszy, musimy wygrać kolejną małą wojenkę po prostu z przeciwną nam frakcją. Tylko nie, Ezio jest tutaj przypadkiem i okej, wiadomo, jak to Ezio angażuje się nieco w politykę, ale nie tak bardzo jak w dwójce czy w Brotherhoodzie, gdzie wiecie, decydował o losach całego kraju czy całych miast czy coś takiego, nie? Wiecie, o co chodzi. To miła odskocznia. Jest, to jest kuźwa piękne po prostu. Ten widok.
muzyka. Wiecie, którą muzykę tutaj widział, prawda? Wiecie, którą. O! O, o, nie, nie! Nie spadaj. Starożytna konstrukcja, która trzyma się do tej pory. Nie spadaj, proszę. Wiary. Tak jest. O, mamy teraz asasyna gotowego do przejęcia kryjówki. Okej. Okay. To się chętnie zrobi. Nie chciałem na tym dłużej zostawać. Wyglądało zgoła niepewnie. Nie ten droga, a nie jednak ten, okej. Okay. A zwątpiłem już. Dużo punktów kontrolnych, ale to wiecie, to dobrze, że w razie ewentualnego omsknięcia nogi, gdzie oczywiście zginiemy, jeśli teraz, nie wiem, spadniemy gdziekolwiek, bo nie ma tutaj jakby opcji, żeby to Ezio przeżył. Ups. Mamy dosyć tutaj łatwą drogę powrotną. Znaczy drogę powrotną. Po prostu wczytanie checkpointa. Jesteśmy chyba już na miejscu. Nie. Nie. Dobra, mamy to. Skrzynie, czy będą tak cenne jak te w Brotherhoodzie? A nie, te są dużo cenniejsze. O tak, to lubię. Tysiaczki, dawać mi to. A nie, chuja, to tylko jedna skrzynia. Ale dobra, 500. 500, okej. Okay. I take it. Jedna tutaj. 400. I znak asasynów. Wyjątkowo nie było tutaj ten klawiuszy, zwróćcie na to uwagę. Nie jestem pewien, czy drzwi miał się tak otworzyć. Jest i klucz. O tak, jest nasz. Pozdrowieniami od Altaira. A i generalnie coś, o czym zapomniałem wspomnieć. Jest jeszcze właśnie sprawa legendarnej zbroi w tej grze. Super zbroi, jak to sobie przeważnie nazywam. Nie jestem pewien, czy ją zdobędę, w tym zagrajemy, ponieważ jest ona oparta na znajdźkach, które, jak to ze znajdźkami bywa, nie ma ich na mapie i musiałbym ich szukać w internecie. Jest to... Nie przypomnę sobie nazwy tej zbroi, jakoś tak bardzo dziwnie się nazywa. I no cóż, wymaga zebrania 10 kartek. Ja jedną z tych kartek podniosłem przypadkowo, kiedy odbiłem wieżę poza nagraniem. Odbiłem, w sensie, wiecie, synchronizowałem się z punktem, jakby. Więc stąd mi się przypomniało. Ale zobaczymy, tych kartek chyba jest tylko 10 czy 15, więc zobaczymy, jeśli zdobędziemy dużą część, to tam może dla pokazania wam tej zbroi odblokuję ją na sam koniec gry, czy coś takiego. Ale tak jak mówię, nie będę jej nosił, bo wygląda moim zdaniem absolutnie szpetnie po prostu. Ale okej, okay, kolejny klucz za nami. Okej, okay, mamy go. Oczywiście kolejne wspomnienie, ponieważ teraz możemy obadać ten klucz, który zapewne podniósł Ezio. Przekupmy sobie pana. Co więc, no otwarłem jeszcze tą skrzynię, która tutaj dziś mi się wyświetla, ale nie mam pojęcia, jak do niej dojść. Dobra, więc tutaj sobie zakończymy. 35 minut odcinka mniej więcej. Czemu nie mogę się tutaj podciągnąć do cholery? Tak, o, dobra, udało się. 35 minut odcinka mniej więcej. Myślę, że nie mam pojęcia, co się kuźwa dzieje.
Więc tutaj sobie zakończymy. Kolejny odcinek zaczniemy z perspektywy Desmonda. Zaczniemy jego tam własnym wspomnieniem, jak trafił do Abstergo w pierwszej części. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach Assassin's Creed Revelations u mnie na kanale. Na razioneczko.